Navitel R600 to nieduży wideorejestrator, który możemy kupić już za niecałe 300 zł. Jak sprawuje się w praktyce i czy warto go kupić? Zapraszam do testu. Navitel R600 jest dość mały i dość lekki. Nie ma krzykliwych wzorów ani kolorów, dzięki czemu nie rzuca się również w oczy. Producent wyposażył ten wideorejestrator w popularny sensor Sony Exmor R, co znacząco wpływa na lepszą jakość obrazu. Kamera samochodowa ma także dwucelowy ekran IPS, wyświetlający obraz w rozdzielczości 900 x 240 pikseli. W zupełności wystarcza w tym niewielkim urządzeniu. Na Vital R600 nagrywa obraz w rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli w 30 klatkach na sekundę. Jest to już standard w wideorejestratorach, podobnie jak kompresja obrazu kodekiem H264. Kąt widzenia urządzenia to 170 stopni. Warto również wspomnieć o dodatkowych funkcjach, które znalazły się w tej kamerce. R600 ma wbudowany nieduży akumulator, by móc nagrywać czy robić zdjęcia bez źródła zasilania. Dodatkowo mamy również sensor przeciążeń, czyli G-sensor, czuły mikrofon, zoom cyfrowy, obsługę kart do 256 GB pojemności oraz tryb parkingowy, który wykrywa ruch w polu widzenia obiektywu i zaczyna nagrywanie. Co mi się spodobało w Navitel R600, dużym zaskoczeniem dla mnie jest jakość obrazu. Jest bardzo dobra, zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie spodziewałem się, że urządzenie za 300 zł będzie tak wyraźnie pokazywało tablicę, również w gorszym oświetleniu, albo przy fatalnej pogodzie. Pod słońce urządzenie radzi sobie nieźle, chociaż czasami zdarza się, że obraz jest wyjątkowo ciemny i to bez wyraźnego powodu. Podoba mi się też dyskretny kształt i nieduże wymiary tego urządzenia. To, co najmniej mi się spodobało, to sposób montażu do szyby. Mamy do dyspozycji taśmę dwustronną, której nie znoszę w wideorejestratorach. Trzyma pewnie i bardzo mocno, ale jest też trudna do usunięcia. Dodatkowym minusem jest zbyt duża czułość mikrofonu, której nie możemy regulować. Podobnie jak w innych rejestratorach na Witela, przynosi drgania, które nagrywają się wraz z obrazem. Nawitel R600 mogę spokojnie polecić dla osób, które szukają dobrego rejestratora do 300 zł. To jedno z lepszych urządzeń, z którymi spotkałem się do tej pory w tym budżecie. Jakość obrazu jest bardzo dobra, a osoby szukające dodatkowych funkcji również będą pozytywnie zaskoczone.